dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Czy Aniu, tak samo ponownie. Jak ta pani w czołówce, tak sobie rano odkrywasz opaskę? Nie używam ich, bo one mi zawsze w nocy spadają, więc po prostu już się pogodziłam z tym, że śpię bez tego. Ale za chwilkę porozmawiam o wielkich pieniądzach, naprawdę wielkich. Mhm. Tymczasem jednak przenosimy się, proszę państwa, za momencik do najpiękniejszej kuchni świata, ale zanim to nastąpi. Co nas czeka w drugiej części programu? Popatrzmy. Sprawdzimy, jakie ryzyko niesie za sobą inwestowanie w kryptowaluty. Przeniesiemy się do leśnej kuchni Karola Kusa. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto szczepić dzieci. Jakie te dzieci były dzielne na tym szczepieniu, widziałeś? Nawet nie skrzywił się. Moje doświadczenia były zupełnie inne. Ale to nieważne, proszę państwa. Ważne, że szczepić się należy. Tymczasem teraz najpiękniejsza kuchnia świata. I co w niej powstaje, Karolu? Najpiękniejsza poleśna i z Karolem Kusem. W dzisiejszym El Clasico już mamy zamarynowaną karkówkę. I proszę zwrócić uwagę, jak marynować? Marynować w ten sposób, że albo oliwa, albo olej, w którym moczymy suszone przyprawy. Jakie? Sól, pieprz, kolendra, papryka słodka, papryka ostra, jak ktoś lubi. I oczywiście czosnek. Dlaczego nie dodaję świeżego czosnku do grilla? Bo ponieważ będzie to na bardzo wysokiej temperaturze czynione, na przykład takie szaszłyki, i potem mamy takie zwęglone grudki. Nie jest nam to potrzebne. Ale drodzy państwo, powiedziałem wam, że opowiem o mięsie. I tutaj uwaga, nie wiem dlaczego, jest to choroba naszych czasów, dlaczego kupujemy mięso, na przykład karkówkę, w opakowaniach plastikowych, niby próżniowo, że to wtedy tam jest lepiej konserwowane mięso i kupujemy je świeże. Nie, 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 nie. Ja muszę mięso dotknąć. Ja muszę wiedzieć, co to jest za mięso. Mięso, które nie odskakuje, już wiemy, że jest mięsem albo starym, albo mięsem typu męskiego. I takiego na grilla nie dawać, bo właśnie z tego wychodzą nam potem takie suchary. Mięso musi być żeńskie, mięso musi być świeże. Dlatego polecam państwu, idźcie do małych polskich sklepików, idźcie do tych rzeźniczków małych, którzy mają najlepsze mięso i zawsze świeże, każdego dnia. Druga sprawa dotycząca zakupów właśnie takich grillowych. Drodzy państwo, nie ma czegoś takiego jak dobry sos. Ja wam dzisiaj pokażę w następnej odsłonie, że sos, zrobienie sosu do grilla, przepysznego, świeżego, jest banalnie proste. I nie kupujcie gotowych sosów, dlatego że ilość konserwantów jest przerażająca. Mówiłem wam już o tym, że absolutnie nie wolno, po prostu pod zakazem, nie wolno czego używać? Nie wolno używać tacek aluminiowych, ani żadnego aluminium, które zawijacie. Jeżeli zawijacie w aluminium, to najpierw papier do pieczenia, a potem dopiero aluminium, dlatego że reakcja jest bardzo szkodliwa. Do tej marynaty, zwróćcie państwo jeszcze uwagę, wrócę do marynaty. Jest zawsze świeża cebula. Ona, i to taka wyciśnięta, ja ją wyciskam, ona daje nam po prostu niesamowity smak, niesamowity aromat, mało tego, rozmiękcza mięso. Jeżeli chodzi o wieprzowinę, którą dzisiaj robimy, to ja dodałem, tak jak państwu mówiłem, oliwy z oliwek lub też oleju możemy dodać i to wszystko. Natomiast jeżeli robimy mięsa typu baranina czy inne, to też państwu pokażę, bo za tydzień będziemy mieli dużo grillowania i baraninka też będzie szaszłyk barani, to ja dodaję tylko i wyłącznie wody mineralnej, bardzo mocno gazowanej. Najlepiej jakiej? Na przykład gruzińskiej borżumi. O, proszę zobaczyć. El Clasico tutaj się gotuje,
A my teraz przejdziemy do sosów. Bo to jest to, jak się komuś nie chce zrobić sosu, to tak samo jakby powiedział, nie chce mi się grillować, to niech nie grilluje po prostu. Ale jeżeli chodzi o sosy, drodzy Państwo, zapraszam. Dzisiaj zrobimy dwa sosy bezpośrednio przeze mnie, na bazie jogurtu, to będzie numer jeden, i na bazie pasty pomidorowej. Jak używacie pasty pomidorowej, czyli tak zwanego koncentratu, to musimy go lekko zoliwić, bo będzie za gęsty. I uwaga, natka pietruszki wędruje tutaj. Natka oregano tutaj. Tutaj czosnek niedźwiedzi. Tutaj czosnek zwykły. Sól, pieprz mieszamy i mamy dwa gotowe sosy. A tutaj mam sosy, które ja zrobiłem i warto sobie zrobić je wcześniej. Mamy sos, który się nazywa adzika i to Państwu pokażę, kiedy będzie w sierpniu wysyp pomidorów, papryki i tak dalej, to wtedy będę robił adzikę. A tutaj sos na bazie mirabelek, tak zwane tkemali. Tkemali też będę dla Państwa robił, bo mirabelek ci u nas dostatek. A ja, proszę zobaczyć, tu mamy ziemniaczki, za chwilę chryc na patelenkę i przysmażymy je, ale zostawiłem też ziemniaczki o takie, dlatego że wystarczy je przepołowić, polać troszeczkę jogurtu i mamy pysznie. Do zobaczenia w następnej odsłonie, już będzie grillowane, będzie smażone. Pozdrawiam Was serdecznie i bajo za parę minut. Popatrz, jak te mirabelki się przydają, mają. Prawda? No, na wszystkiego. Ale wiesz, co mnie fascynuje? Mięso męskie i żeńskie, i że warto zwracać na to uwagę. Tak, tak, tak. I że musi odskakiwać, jak się kupuje. Musi, wiesz, co to znaczy? Że jak dotkniesz palcem, to musi sprężyć się odskoczyć do góry. Tak, żeby nie było takie zapadłe, suche i w ogóle. Odskakujemy od leśnej kuchni na chwilkę, szanowni Państwo, po to, żeby wylądować znowu na naszych kanapach z kolejnym gościem. Pan Paweł Łaskarzewski, dzień dobry. Ekspert od spraw kryptowalut. Tak. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Nomad Fulcrum, tak Nomad się nazywa. Tak jest, mamy to. Firma zajmująca się, proszę Państwa, handlem, obrotem pieniędzmi. Te waluty, kryptowaluty to zawsze mnie dziwą. Jak to może być waluta, której w zasadzie nie ma, do której nie ma państwa? Można. Dotknąć nie można. Schować do portfela też się nie da. A ich kursy są gigantyczne. To teraz sprawdzałam jedną z tych kryptowalut, tą najbardziej popularną, to 200 kilkadziesiąt tysięcy kosztuje jedna sztuka takiej, której nie widać. Dokładnie tak, a z tym dotykaniem, no to tak samo mamy dzisiaj z pieniędzmi w banku. To jest cyferka na naszym rachunku bankowym. No ale mimo wszystko możemy przez bankomat wyjąć, wartość, na przykład. Dolar ma inną wartość niż euro, euro inną niż złotówka. To się wiąże ze stanem gospodarki. No są jakieś odnośniki, a to się z czym wiąże taki bitcoin umowny? Wiąże się trochę ze spekulacją, tak samo jak akcje na giełdzie. Natomiast takiego bitcoina też można wypłacić z bankomatu. Dzisiaj możemy pójść do bankomatu i najnowsze firmy, które powstają finansowe na rynkach, już pozwalają, że na wypłaty wartości, którą ten bitcoin albo inne kryptowaluty reprezentują, bezpośrednio z bankomatu. W danej walucie, tak, na przykład to firmy Mastercard, Visa, one dołączają do tego typu programów po to, żeby tym użytkownikom, którzy przez lata budowali ten swój majątek właśnie w oparciu o kryptowaluty, pozwolić na wykorzystanie realnie tej wartości w tradycyjnej gospodarce. Czy warto budować swój majątek w oparciu o kryptowaluty w takim razie? No od pewnego czasu kryptowaluty zaczęły być uznawane jako kolejne aktywo, kolejny rodzaj aktywów. Mieliśmy nieruchomości, akcje, treasuries, bardzo dużo różnych rodzajów aktywów. No i dołączyły do tego kryptowaluty jako przeciwwaga do tych tradycyjnych aktywów. No i mówi się o tym, że jeżeli rynek będzie słaby, to tak samo jak kapitał uciekał do złota, to teraz też zacznie uciekać do kryptowalut. Co widzimy szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy gospodarka choćby Niemiec i innych gospodarek światowych jest gdzieś tam na tych minimach, no to jednak te kryptowaluty dzisiaj bardzo mocno idą do góry. No ale co decyduje o ich wartości? Przecież nie ma oparcia, one nie mają oparcia o gospodarkę kraju. Nie mają oparcia o gospodarkę kraju, ale mają oparcie o utility, o wykorzystanie tych blockchainów, które są pod spodem. Podam przykład, od długiego czasu Swift, firma, która jest globalnym potentatem w płatnościach. Jeżeli wysyłamy pieniądze dzisiaj za granicę, to wysyłamy przy pomocy Swifta. Lokalnie w Polsce wykorzystujemy Elixir. To Swift i prezes Swifta powiedział, jakieś kilka miesięcy temu, że próbowaliśmy wdrożyć system oparty o blockchain do płatności międzynarodowych, no bo dzisiaj jak wiemy, jak wysyłamy, no to idzie parę dni ten przelew, to dziwne, że w dobie internetu przesłanie jednej cyferki pomiędzy dwoma bankami trwa tydzień czasu i kosztuje bardzo dużo. No a wykorzystanie blockchaina ma skrócić to do kilkunastu sekund i bardzo niskiej opłaty transakcyjnej, co powoduje, że ten blockchain zaczyna nabierać wartości w użyteczności. No tak. Czyli jeżeli im więcej tych transakcji
przez ten blockchain będzie przechodzić, tym wartość tego bitcoina, który jest opłatą transakcyjną na blockchainie, czyli on jest wykorzystywany jako opłata transakcyjna, będzie rosła. No i prezes Swifta powiedział, że on zrobił to tylko po to, żeby udowodnić, że tego się nie da zrobić. No i po czym stwierdził, że się mylił. Że się dało. Tak, że się dało zrobić. W związku z czym no, jakby ta użyteczność w tych płatnościach peer-to-peer globalnie pomiędzy instytucjami finansowymi. Peer-to-peer, to ja, co to znaczy? Osoba do osoby, instytucja do instytucji. Dzisiaj mamy banków korespondentów, przez które taka płatność przechodzi. Każdy odcina swój kawałek tych pieniędzy, które wysyłamy. No i to jest dla nas dość duża opłata, która potrafi sięgnąć procenta pieniędzy, które wysyłamy. Czy inwestowanie w kryptowaluty jest bezpieczne? O to zapytamy. To jest bardzo trudne pytanie. To zależy, jak bardzo się zabezpieczamy. Podobno co piąta osoba jest oszukana. No, nawet więcej bym powiedział. Czyli na przykład około 30%. Bardzo dużo osób by padło ofiarą, które wchodziły. Szczególnie osób, które wchodzą dopiero w świat kryptowalut, ponieważ rynek jest bardzo dziki dzisiaj. Regulacje dopiero wchodzą. Unia Europejska. Oszuści? Tak, jest bardzo dużo oszustw. To możemy porównać ten rynek do rynku dotcomu w 2000 roku. Bańka dotcomowa dotknęła bardzo dużej ilości ludzi, którzy inwestowali w rynki dotcomów. To były firmy, które dodawały sobie dotcom, .com do nazwy i zbierały bardzo duże pieniądze, nie robiły niczego, później wszystko upadło. Powstała co prawda nowa ekonomia na tych zgliszczach i rynek kryptowalut dzisiaj jest bardzo podobny. No ale jak można? Nie, ja tak dla człowieka normalnego. Ja na przykład nie. Ja chcę na przykład kupić jakąś jedną kryptowalutę, no bo nie wiadomo co będzie, zabezpieczam się tak i idę dokąd idę, żeby to sobie kupić, takie jedno. No to teraz takich miejsc jest kilka. Od pewnego czasu, czyli dokładnie od stycznia tego roku, amerykańskie banki oferują bitcoina swoim klientom w sposób bezpieczny do kupienia przez system bankowy. Nie było tego wcześniej. Ale mam go fizycznie, tego bitcoina, czy mam po prostu zapis? Mam ETF-a na bitcoina. Mogę go sprawdzić przez komputer. Mamy ETF-a na bitcoina. Co to znaczy ETF? ETF to jest instrument pochodny, czyli mam jednostkę tego instrumentu, ale on ma mieć pokrycie w fizycznym bitcoinie. Czyli za nas tego bitcoina kupuje ten bank, JP Morgan na przykład. No drugie miejsce, gdzie mogę to kupić, to są giełdy scentralizowane, czyli takie giełdy jak Binance, jak Coinbase listowany na amerykańskiej giełdzie. Rejestruję się na takiej giełdzie przy pomocy mojego maila, hasła. No i w tym momencie powinienem zabezpieczyć to swoje konto, tak samo jak swojego Facebooka, żeby hakerzy się do niego nie dobrali. Czyli najlepiej logowanie z SMS-em albo z jakąś biometrią i tak dalej. I to powoduje, że wtedy, żeby ktoś zalogował się do tego mojego konta, rachunku, na którym tego bitcoina czy inne kryptowaluty trzymam i żeby je ukradł, no to musi mieć dostęp również do mojego telefonu. Musi mieć dostęp do mojej twarzy. Czyli pierwsze to takie zwykłe hakowanie jakby konta i swojego profilu, prawda, na tym, w tym banku. A czy są jakieś inne oszustwa, typu, że nie wiem, ktoś przychodzi, mówi, ma super ceny na kryptowaluty i my w to wchodzimy? Ogromna ilość, bardzo dużo osób. Kto to robi? Bo to nie tak jak handlarze gdzieś tam w bramie, tylko pewnie to się gdzie indziej odbywa. Nie, to się odbywa w internecie. To są ogromne przedsięwzięcia, które są nastawione na nowych użytkowników rynku kryptowalut i targetujących ich po to, żeby wyciągnąć od nich kapitał, z którym oni chcą wejść na ten rynek dopiero inwestycyjny. Bardzo dużo jest ataków pochodzących właśnie z Korei, tej złej, i z Chin. Czy Korea tak się w tym wyspecjalizowała? Korea się stąd mają pieniądze na zbrojenia. News wczoraj, że jeden z krajów objętych sankcjami, nie pamiętam, czy to była Wenezuela, czy jakiś inny kraj, właśnie omijał sankcje przy pomocy kryptowalut, przy pomocy właśnie mechanizmów pozwalających na to, bo to jest rynek, który nie podlega jeszcze regulacjom, ani żadnej ścisłej kontroli. I to jest jeden z dużych problemów, który właśnie wszystkie rządy globalnie, Stany Zjednoczone, Unia Europejska regulują. Unia Europejska dopiero co uchwaliła pakiet trzech regulacji, które mają wejść w kolejnych latach, które mają trochę poukładać ten rynek i zabezpieczyć tych użytkowników przed oszustwami. Czy kryptowaluty to przyszłość, która może wyprzeć waluty tradycyjne? Czy wyprzeć? Nie powiedziałbym, ale na pewno będzie to mocna przeciwwaga do pewnych elementów rynku tradycyjnego. Dolara, złotówkę, każdą walutę dzisiaj możemy dodrukować, co zwiększa bardzo mocno inflację. A w kryptowalutach tak to nie działa właśnie. W kryptowalutach tak to nie działa. No ale tam są koparki przecież. Ale koparki, i górnicy. Dokładnie tak. Natomiast Bitcoin z góry, od samego początku istnienia Bitcoina, ma określoną ilość, która kiedykolwiek może powstać. Jest to 21 milionów sztuk, co powoduje, że nigdy nie da się dodrukować, ani dołożyć, ani jednej dodatkowej sztuki.
Kto to w ogóle wymyślił? I to jest tajemnica, i to jest pytanie, na odpowiedź, na które wszystkie osoby, które gdzieś są w tym rynku kryptowalut, starają się odpowiedzieć. Naprawdę? Nikt nie zna nas tej odpowiedzi. Nikt nie ma pojęcia, kto to zrobił. Stoi za tym tajemniczy twórca, który nazwał siebie albo grupa osób Satoshi Nakamoto. Znowu Azją pachnie. Zdecydowanie tak. I do dnia dzisiejszego nikt nie wie, kto jest tym twórcą. Okej, to jeszcze Bitcoina. Ostatnie takie porady dla osób, które chciałyby się zainteresować inwestycjami tam. Jak to zrobić bezpiecznie? Ten pierwszy krok. Pierwszy krok, zdecydowanie korzystać z giełd scentralizowanych, czyli takich jak Binance i tak dalej, ponieważ one zapewniają najszerszy wachlarz bezpieczeństwa. Giełdy zdecentralizowane, to są taki inny rodzaj giełd, pozwalają na dużo większy wektor ataku i na dużo użytkownicy, którzy mają mniej doświadczenia korzystając z tych giełd, są wystawieni na dużo większe niebezpieczeństwo z uwagi na ten brak ich doświadczenia. Więc to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, jeżeli już korzystamy z tych giełd, wykorzystać wszystkie możliwe metody w tej zakładce bezpieczeństwo, wszystko włączyć, SMS-y, biometria, tak. Wszystko co tam mamy, włączyć, żeby się zabezpieczyć, ponieważ no, to są na koniec dnia nasze pieniądze. Super, super, że pan o tym powiedział. A pan inwestuje w kryptowaluty? Zdecydowanie tak i od wielu lat. Aha. Wnioskujemy, że na razie bez żadnych potknięć. W obecnym stanie rynku jestem bardzo zadowolony tam, gdzie się znajdujemy. Panie Pawle, bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję. Samych dobrych, trafionych inwestycji. Podobała mi się ta rozmowa, muszę państwu powiedzieć, bo trochę tak krok po kroku odczarował pan te kryptowaluty, które zawsze były wielką tajemnicą. A swoją drogą... O krok od inwestycji w kryptowaluty? Zaraz zobaczę, po ile one są, bo ten bitcoin to po 200 kilkadziesiąt tysięcy. A nie, przecież to nie jest jedyna waluta. No właśnie, jest ich wiele, tych kryptowalut. Będziemy o szczepieniach mówić za chwilkę w naszym programie, szanowni państwo. Czy warto szczepić dzieci? O tych szczepieniach głośno, zwłaszcza ostatnio, zwłaszcza po tym czasie pandemicznym. A my będziemy obalali niektóre mity, bo tych mitów też jest na rynku bardzo dużo. Tak, i czy Polacy chcą się szczepić i czy chcą szczepić dzieci? Posłuchajmy. Czy jest pani za obowiązkiem szczepienia dzieci? Tak, jestem, bo jestem pracownikiem służby zdrowia. Tak, jestem za szczepieniem dzieci. A dlaczego? Uważam, że nie po to wynaleziono szczepionki i rzeczywiście zapobiegają chorobom, żeby się do tego nie stosować. Uważam, że powinny być obowiązkowe. Tak, my jesteśmy za szczepieniami. No córka jest na wszystko zaszczepiona, co można było i w ciąży, i po ciąży. Tak, jestem za obowiązkiem szczepienia dzieci. Za obowiązkiem nie, za szczepieniem tak. No jak sobie poczytamy badania naukowe, no to szczepienia nie są jednoznacznie bezpieczne. W sensie uważam, że powinna być szeroka edukacja na ten temat i rodzice powinni zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, które niosą ze sobą szczepienia. Oczywiście jakby ryzyko szczepienia jest mniejsze niż ryzyko chorób, także ja swoje dzieci szczepię. Oczywiście. Byłam sama szczepiona, moje wnuki szczepione i ja też jestem za. No, sami świadomi zdrowia nasi rozmówcy byli. Chyba pan doktor byłby zadowolony z takich odpowiedzi. No, doktor Michał Sutkowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Mówimy o tych szczepieniach, bo rzeczywiście, tak jak Rafał wspominał, po pandemii, po COVID-zie pojawiło się wiele teorii, że były to szczepienia niepotrzebne, które rodziły komplikacje. Że lepiej nie szczepić w ogóle dzieci. Tak było. No i potem to się rozlało na cały sektor szczepień i szczepionek. Tak, niestety tak się stało. To znaczy, musi się obronić prawda. Prawda jest dosyć oczywista. Prawda jest taka, że szczepienia chronią nas przed bardzo ciężkimi chorobami, chronią przed powikłaniami. Reszta tak naprawdę to jest tylko erystyka, sposób prowadzenia rozmowy, czy się kogoś przekona, czy się kogoś nie przekona. Natomiast najważniejsza jest właśnie ta obiektywna prawda. My straciliśmy trochę umiejętność komunikacji z osobami, które mają pewne wątpliwości. Otóż badania naukowe, nie jakieś teorie, ale badania naukowe mówią, że tylko 3-4% osób to tak zwani antyszczepionkowcy, czyli osoby, które po prostu zdecydowanie mówią nie. Ale za to głośno krzyczą. Za to bardzo głośno krzyczą. Bardzo dużo jest natomiast osób, które albo im wierzą, albo po prostu nie są pewni. I my musimy nauczyć się komunikować przede wszystkim z tymi osobami, które mają wątpliwości. Trzeba szczerze, uczciwie, normalnie rozmawiać. Ale to z tego wynika, i minusa. Z tego wynika, że lepiej czegoś nie zrobić dla ludzi, niż coś zrobić. No bo lepiej się nie zaszczepić, niż się zaszczepić, prawda? No właśnie nie. To znaczy tak to się wydaje, tylko paradoksalnie.
jeżeli się nie zaszczepimy, to zwykle sami cierpimy i to jest najgorsze. Poza tym oczywiście społecznie też nie jest dobrze, dlatego bo nie chronimy tych, którzy z jakichś powodów medycznych nie mogą się zaszczepić. Czyli nie budujemy nie tej odporności populacyjnej, takiego kokonu, tak? Nie tworzymy takiego kokonu wokół ludzi, którzy nielicznych, którzy nie mogą się zaszczepić. A jakie to są osoby? Kobiety w ciąży na przykład? W niektórych przypadkach? No nie zawsze. Kobieta w ciąży na przykład z powodu COVID-u, grypy, czy na przykład krztuśca powinna się szczepić. Ale na niektóre szczepionki, tak zwanymi żywymi szczepionkami, nie może się szczepić. Nie mogą się szczepić niektóre bardzo małe dzieciaczki, dlatego bo na przykład nie ma badań wobec takich małych dzieci. Wtedy, jeżeli otoczenie tych dzieci się szczepi, babcia, dziadek, rodzice właśnie... To zabezpiecza i dzieciaczka. Zabezpiecza dzieci, prawda? Czyli jest taka trochę teoria kokonu, prawda, wokół. Panie doktorze, a jakie straty, jeżeli chodzi o szczepienia na inne choroby niż COVID, powstały właśnie po okresie pandemii? Niestety ogromne. Psychologicznie my wyparliśmy w ogóle szczepienia. To psychologicznie. Tak. Nie chcemy wiedzieć o chorobach, o jakichś szczepieniach, o tych wszystkich COVID-ach. Mieliśmy przesyt, mamy jeszcze przesyt. To powoduje, że przestaliśmy się szczepić na choroby, przeciwko chorobom, które no, są groźne. Odra, krztusiec, to szaleje w Europie. Odry zwiększyło się 45 razy rok do roku. Coś podobnego. 45 razy rok do roku. Powiedzieć, że odra wylała i to oficjalne, prawda? Odra płynie także przez Polskę. Odra płynie także przez Polskę. Zaczynamy mieć poważne kłopoty. Dotyczy to także krztuśca. Nie szczepimy dzieci. Szczepimy na przykład w 90%, jeśli chodzi o odrę. A taka ochrona populacyjna, ta ochrona kokonowa i każda inna, to jest powyżej 95, tak. I zaczyna, te 5% ma znaczenie tutaj i zaczynają się kłopoty. Kłopoty do tego stopnia, że na przykład drugą dawką, bo to tam są dwa szczepienia, drugą dawką szczepi się między 64%, czyli już bardzo mało, a 90%. Średnia jest 90,9. To jest choroba niebezpieczna, to jest choroba, która daje powikłania. Powinny się doszczepiać także osoby dorosłe, które nie chorowały, bo to jest jednorazowy strzał, jednorazowe szczepienie. Krztusiec, kolejna choroba, niedoszacowana. Mieliśmy takie lata, gdzie tylko 500, 600, 800 przypadków krztuśca było. Teraz mamy 4000, ale zbliżamy się już coraz bardziej do tej granicy znowu, w której ta odporność populacyjna będzie bardzo niska. To są poważne choroby, to są poważne problemy. A czy tego państwo nie reguluje? System zdrowia. Reguluje. A teoretycznie ludzie się nie zgłaszają. Tak, reguluje, ludzie nie słuchają. Ludzie nie słuchają, bo straciliśmy umiejętność komunikacji. Ale też zaufanie. Panie doktorze. Zaufanie, ale... brak autorytetów. To jest to problem. To prawda, ale też być może dlatego, że co chwilę się pojawiają nowe choroby i reklamowane na nie w telewizji szczepionki. My myślimy sobie, że skoro tak reklamują, to może chcą nam coś wcisnąć, w sensie dosłownym i przenośnym. Nasz system odpornościowy tego nie przyjmuje. Może dlatego tak. Zawsze trochę nam coś tam chcą wcisnąć, ale dlaczego? Dlatego tu akurat wciskają dla dobra. Jeżeli zachorujemy, jeżeli nas coś boli, też lecimy do apteki i też płacimy tym firmom farmaceutycznym, które jakoby nas tutaj wrabiają w coś. To musimy to rozróżnić. Czasem jest to na pewno też dla jakiejś firmy interes, ale przede wszystkim dla nas interes zdrowotny. I starajmy się tutaj zgodnie z wiedzą, z nauką, z ekspertami postępować i tak będzie najlepiej. Panie doktorze, wsłuchaliśmy się w głosy, no chyba głównie tych, którzy głośno krzyczą, żeby obalić pewne mity. U małych dzieci szczepionki wywołują autyzm. Mit czy fakt czymś poparty? Mit, absolutny mit. Dawno już dowiedziono, że jest to mit. Jest to w ogóle kłamstwo naukowe. Więc podstawy tego niestety są bardzo, bardzo poważne. Ale jest to absolutnie mit, wręcz przeciwnie. Badania autyzmu jest bardzo dużo, ale nie dlatego, że szczepimy, tylko po prostu dlatego, że nie wiemy, co to jest spektrum autyzmu. Natomiast nie ma to związku ze szczepieniami i to dowiodły to badania, bardzo duże badania, na przykład robione w Finlandii, ponad 300 tysięcy dzieci badane. No, czyli jednak pan doktor tutaj nas uspokaja i zachęca do tego, żeby kierować się rozsądkiem, wiedzą naukową. Zdecydowanie. No, ale także praktyką lekarską, no bo jeżeli widzimy, że rosną tak zatrważająco liczby przypadków takich ciężkich chorób, no to trzeba się naprawdę obronić przed tym wszystkim. Tak, dzieci z krztuścem się duszą. No to naprawdę jest dramatyczne. Ja już dawno czegoś takiego nie widziałem, a zaczynamy powolutku przyzwyczajać się do tych faktów. Było niedawno reanimowane na Pomorzu dziecko właśnie z powodu krztuśca. To są dramatyczne sytuacje i tutaj, proszę państwa, ogromny apel do państwa,
żebyśmy zachowali zdrowy rozsądek. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Zdrowia życzymy oczywiście, tak, panie doktorze. Zdrowia, tak jest. Ale także o to, abyśmy budowali swoją naturalną odporność i myślę, że tym właśnie pod pozorami dobrej leśnej kuchni zajmuje się teraz Karol Kus. Buduj, Karolu. No i witamy, zbliżamy się do pięknego grand finale. Tu już nam się robi karkóweczka ta klasyczna. Zobaczcie państwo, jak ona pięknie wygląda. Istotne rzeczy. Węgiel musi być, jeżeli robicie to oczywiście na węglu. Ja najbardziej lubię na drewnie, ale dzisiaj jest 1 stopień, więc tutaj nie byłoby temperatury. Temperatura musi być wysoka, a węgiel musi być wypalony. I to musi być sam żar, bo to jest bardzo istotne, żeby te smoliste substancje nam się nie dodawały. Szaszłyki muszą być ułożone blisko siebie. Dlaczego? Dlatego, że mamy je robić równomiernie. One mają też sobie oddawać to ciepło. A tu proszę zobaczyć. Podsmażyliśmy nasze delikatnie już ugotowane, świeże ziemniaki. I uwaga, proszę bardzo, czosneczek świeżutki, dlatego że ta patelnia jest jeszcze gorąca, drodzy państwo. I ten czosneczek nam się pięknie tutaj przyrządzi. Do tego pietruszka. I proszę zobaczyć, nasze sosiki już są gotowe. Jest sos na bazie pasty pomidorowej, jest sos na bazie jogurtu. To będziemy sobie mieszali za chwilę. Tutaj szaszłyczek, myk. To wszystko okrasimy cebulką, świeżą cebulką i mamy takie jedzonko, że nie macie pojęcia. To będzie tak dobre. El Clasico. Zapraszam jeszcze na jedną odsłonę, gdzie będzie grand finale i oczywiście degustacja. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Karol gotuje, to w ogóle nie ma sensu konkurować z nim w kuchni i przygotowywać własne potrawy. Od razu wywieszamy białą flagę. Tak ale jest. Tak cały czas Karol nawołuje do El Clasico w kuchni. Ja sobie myślę, że to musi być kibic, bo dla kibica El Clasico to są po prostu mecze między Realem a Barceloną. Ciekawe, komu Karol kibicuje. Tak swoją drogą. Dowiemy się, zapytamy komu go. Komu kibicuje Piotr Kieraga? Dzień dobry, Piotrze. Halo. Nie wiem, komu kibicuje, ale w piłkę gra. A ciekawe, czy na majówkę gdzieś wyjeżdża. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witajcie. Gdzie wyjeżdżam? Nie, zostaję w pracy. Nie mógłbym bez was sobie poradzić, także wolę tu być z wami. To się bardzo cieszymy. Witajcie, witam państwa. Nie chcecie wojny z Putinem? Głosujcie na Platformę Obywatelską. Taki przekaz próbuje budować Donald Tusk przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To kolejny przykład cynicznej politycznej gry bezpieczeństwem Polski przez środowisko resetu z Rosją. Platforma Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów do Europarlamentu. Premier Donald Tusk dał jasny sygnał, że w trakcie kampanii jego partia będzie próbowała grać na obawach Polaków o bezpieczeństwo. Dzisiaj mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało to, czy wojna nas dopadnie, czy nie. Szef Platformy Obywatelskiej próbuje przekonać Polaków, że od tego, czy Marcin Kierwiński, Borys Budka i Bartłomiej Sienkiewicz trafią do Brukseli, zależy zwycięstwo Ukrainy, a tym samym bezpieczeństwo Polski. Jeśli będziemy słabi, skłóceni, podzieleni, niezdolni do zorganizowania obrony na poziomie naszego kraju i całej Europy, tak, to będzie wojna. W rzeczywistości wpływ Europarlamentu na wynik wojny na Ukrainie jest mocno ograniczony. Europejski mainstream, któremu od lat ton nadają Niemcy, przez wiele lat mylił się w ocenie zagrożenia ze strony Rosji. Przyznał to sam szef MSZ podczas swojego exposé w Sejmie. Niemcy przez lata przyjmowały odmienną od polskiej i naszym zdaniem oportunistyczną postawę wobec Rosji. Na hipokryzję Radosława Sikorskiego uwagę zwrócił prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj mówi o błędnej polityce niemieckiej, a sam w Berlinie przed 2015 rokiem wzywał Niemcy do tego, by brały przewodnią rolę w Unii Europejskiej. W czasie, kiedy Niemcy budowały twardo gazociąg Nord Stream 2 razem z Rosją, to można się tylko z politowaniem i z pożałowaniem uśmiechnąć. Prezydent Andrzej Duda chce wkrótce wyjaśnić Donaldowi Tuskowi potrzebę udziału Polski w programie Nuclear Sharing. Przeniesieniu do naszego kraju natowskiej broni jądrowej sprzeciwiają się szefowie resortów obrony Francji i Niemiec.
Ministrowie do Brukseli, a rząd do rekonstrukcji. Odnowiony po 4 miesiącach rządów gabinet zostanie przedstawiony 10 maja. To nieprzypadkowa data. W tym dniu do Warszawy mają przyjechać tysiące rolników z całej Polski. Między innymi o tym zbiegu okoliczności z Miłoszem Kłeczkiem rozmawiał polityk Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. 10 maja, termin chyba nieprzypadkowy, bo przecież mamy wielką manifestację w Warszawie w obronie naszych wartości, rolnictwa i tak dalej. A wtedy pan premier dokona rekonstrukcji rządu. Czyli po prostu chce przykryć ten marsz, bez względu na to, czy będzie duży, czy będzie mały. Ja jestem przekonany i wszystkich telewizów, i wszystkich tych, którzy mogą przyjechać do Warszawy, i którym te wartości są bliskie, bardzo serdecznie zapraszam. I proszę również o to, żebyście państwo przyjechali na marsz i żebyśmy pokazali wszyscy, że nie zgadzamy się z tym rządem powołanym 13 grudnia i z tym, co robi w Polsce. Co zrobił, co zapowiada, prawda? Bo to zamach już, tutaj mówiliśmy, jakie instytucje, na jakie instytucje został dokonany zamach, ale mówi o Narodowym Banku Polskim, mówi o Trybunale Konstytucyjnym. No więc to, no rzeczą, dzieją się rzeczy niewiarygodne. Dla Ukrainy była to sprawa życia i śmierci. Prezydent Joe Biden zatwierdził pakiet wsparcia dla Kijowa. Oznacza to, że już wkrótce w ręce ukraińskich żołnierzy trafią kolejne partie amerykańskiego sprzętu wojskowego. Stało się. Prezydent Joe Biden podpisał ustawę o pomocy Ukrainie. Dzięki niej już wkrótce Kijów otrzyma niemal $61 miliardów, głównie w sprzęcie wojskowym. Dopilnuję, by dostawy rozpoczęły się od razu. W ciągu najbliższych kilku godzin zaczniemy wysyłać na Ukrainę sprzęt do obrony powietrznej, amunicję do artylerii, systemów rakietowych i pojazdy opancerzone. Mimo wielu miesięcy opóźnienia w uchwaleniu ustawy, w ostatnich miesiącach na Ukrainę potajemnie trafił drogocenny amerykański sprzęt. Departament Stanu potwierdził, że ukraińskie wojsko dysponuje już zaawansowanymi rakietami dalekiego zasięgu. Mogę potwierdzić, że w lutym prezydent zlecił swojemu zespołowi dostarczenie Ukrainie znacznej liczby pocisków Atakams do użytku na suwerennym terytorium Ukrainy. Dostawy rozpoczęły się w marcu. Pociski Atakams rażą z wysoką precyzją cele oddalone nawet o 300 kilometrów. Prawdopodobnie Ukraińcy użyli ich do ostatnich ataków na rosyjskie cele na okupowanym Krymie. I to wszystko w tym serwisie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia później. Aniu, Rafale, oddaję wam głos. Tak, dziękujemy za głos, ale cię chcemy, Piotrze, uspokoić, że my też będziemy w długi weekend majówkowy. Nie zostawimy cię samego. Nie zostawimy cię. Będziemy gotować pyszne rzeczy, także nakarmimy cię czymś smacznym. Będzie bardzo przyjemnie z nami. Różnica może będzie taka, tylko że nie będziemy tutaj w studiu fizycznie, tylko będziemy budowali swoje własne plenerowe studio. Nad Zegrzem, ale to, co trzeba, to dostarczymy w swoim czasie. Także Piotrze, bądź z nami, będzie wspaniale. Posiłki dojadą, Piotr, nic się nie martw. Szanowni państwo, sprawdzamy pogodę. Mówimy nie tylko, jaka pogoda będzie dzisiaj i pokazujemy, jaka pogoda będzie dzisiaj na przykład w Bydgoszczy. Bydgoszczy teraz 2 stopnie, rzeźko. Tak, rzeźko, ale będzie koło 8-10 w ciągu dnia. No Malbork. I mój ukochany Malbork, tam też 3 stopnie teraz są, ale ma być około 8-10, a tu jest Międzyzdrojem. Tak, tam 4 stopnie o tej porze. No i widać, nikt się nie kąpie. Gdzie są morsy? Gdzie są międzyzdrojskie morsy? Ja się pytam. A to już Warszawa. A w Warszawie troszkę cieplej. 4 stopnie już teraz i będzie temperatura około 12. Dobra informacja mamy także, jeśli chodzi o pogodę na majówkę, szanowni państwo, bo ta temperatura będzie stosunkowo i systematycznie wzrastała nam. W niedzielę już na przykład w Warszawie 22 stopnie. Co ty mówisz? Jeszcze, naprawdę, tak. Ojej. W poniedziałek jeszcze cieplej, więc majówka będzie już z taką temperaturą letnią i dużo słońca, mnóstwo słońca. Świetna informacja. Pogoda zadbała o to, żeby ta majówka była udana. Czyli letnie sukienki już należy wyciągać z szafy, bo już straciłam nadzieję. Zdecydowanie. Popatrz, opalenizno pięknie przybywaj. Właśnie. Opalenizno i witamino D przybywaj, bo przecież wystawianie się na słońce też. A tam kolejna porcja witamin to już z leśnej kuchni od Karola Kusa. Karol, szafuj witaminami i tym wszystkim, co i tam. Smakami. Tak jest, co tam masz pod ręką. Proszę bardzo, drodzy państwo, proszę bardzo, El Clasico Grand Finale, czyli jak powinna wyglądać karkóweczka na waszym stole. Mówiłem wam o wszystkich istotnych sprawach, ale zapomniałem jeszcze o jednej. Jest jeszcze jeden zakaz kupowania czegoś, co jest już niby przyprawioną karkówką albo niby przyprawionym grillem w folii. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy państwo, właśnie tam trafiają najgorsze produkty. Zarówno te przyprawowe, jak i też mięso.
to, co już by następnego dnia miało być wyrzucone, trafia właśnie do tych opakowań, więc nie róbcie tego. Jeszcze raz podkreślam, do polskiego sklepiku, do waszego rzeźnika takiego, gdzieś przy osiedlu, jeżeli mieszkacie w mieście, a jeżeli gdzieś w małych miasteczkach, w każdym takim miasteczku jest właśnie taki rzeźnik i tam kupujcie mięso. Ale wróćmy do naszej kuchni. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czym charakteryzuje się taka piękna biesiada? Zobaczcie, to naprawdę niewiele kosztowało pracy w efekcie, a jak to pięknie wygląda. My jemy oczami, będę wam to przypominał za każdym razem. Ale co jest istotne i to będzie robiło wrażenie, dlaczego ja mam przy sobie cztery sosy? Ano dlatego, że każdy lubi coś innego. Na temat gustów nie będziemy dyskutowali. I tę samą karkówkę, która zrobiona została w tej samej maceracie, możecie jeść w różnych smakach. Może być jogurcik, który jest z trzostkiem niedźwiedzim, zrobiony i z oregano świeżym, z odrobina soli, odrobina pieprzu. Może być też ten sos pomidorowy, o którym wam mówiłem, na bazie pasty pomidorowej, bo pasta jest genialna. Do tego oliwa z oliwek, natka pietruszki, sól, pieprz i możecie dodać jeszcze troszeczkę ostrej papryki. Tutaj mamy adzikę, o której wam mówiłem i którą zrobię dla was specjalnie świeżutką wtedy, kiedy pożytki będą akurat w swoim rozkwicie, kiedy będą te owoce najbardziej soczyste i najlepsze, czyli druga połowa sierpnia. I tkemali, kiedy dojrzeje nam mirabelka, zrobię wam tkemali, bo te owocowe sosy są robione zawsze z czosnkiem i to jest bardzo istotne. No i tutaj mamy ziemniaczki, które najpierw ugotowaliśmy, podgotowaliśmy w zasadzie, potem podsmażyliśmy na oliwie z oliwek, dodaliśmy świeżego czosnku, dodaliśmy świeżej pietruszki i teraz zwróćcie uwagę, że wcześniej nie dodawałem żadnych przypraw. Dopiero kiedy mamy to gotowe, żeby nie wyciągać tego, co jest najlepsze w ziemniaczkach, to dopiero teraz, na sam koniec, patelnia jest cały czas ciepła, zobaczcie, jak to wszystko pięknie paruje, dopiero dodajemy sól i dodajemy paprykę. I to jest wszystko. No i oczywiście karkóweczka. Jakaż ona jest, zaraz się przekonamy. Zdejmujemy sobie pięknie, o, takie cząstki. I proszę bardzo, widzicie? Soczysta. Soczysta karkóweczka, o. Ona będzie rozpływała się w ustach i taka ona ma być. Co jest do tego potrzebne, żeby ona była taka właśnie soczysta? Bardzo dobrze rozgrzany grill. Grill musi być idealnie rozgrzany, musi być bardzo wysoka temperatura. Wtedy szybko zamykamy pory, bo pamiętajcie, jeżeli robicie w czymś zamkniętym i pieczecie te szaszłyki, to jest to bardzo łatwa sytuacja. Ale jeżeli robicie to na dworze, jeżeli nie macie wysokiej temperatury, to co was czeka? Długie grillowanie i na końcu suchar. A tego chcemy uniknąć, czyli bardzo wysoka temperatura, możecie sobie ją sprawdzić ręką i wtedy wiecie, że o, jest ten moment, jest ten idealny moment, ale wszystko musi być wypalone. Jeżeli to jest węgiel drzewny czy brykiety, to pamiętajcie, one muszą się wypalić do końca, bo inaczej rakotwórcze wszystkie substancje dostają się do waszego ciała i tego musimy unikać, tego nie może być. Znam ofiary grilla. Tacki, jeszcze raz powtarzam, błagam was, nie kupujcie aluminiowych tacek. To jest po prostu zbrodnia dla naszego ciała i dla zdrowia naszych gości, więc unikamy tego jak tak zwany diabeł święconej wody. A teraz sprawdźmy naszą karkóweczkę classico, czyli tą klasyczną. Widzicie? Wszystko tak, jak powinno być. Czyli to samo. Mamy wysoką temperaturę, robiliśmy wszakże to w tym samym momencie razem z szaszłykiem, to wszystko musi być robione w tym samym momencie i idealnie po prostu przypieczone. Chrupiące ziemniaczki. Pamiętajcie, podgotujcie je sobie, a teraz z kawałkiem o karkóweczki możemy sobie chrupnąć. I teraz odrobina sosiku, takiego, jakiego chcecie. Proszę bardzo. Ludzie, cud, cud, miód. Zawsze pamiętajcie, że na tego grilla ja wam proponuję i przekonacie się, że ludzie będą zachwyceni.
soki z mięsa, kiedy przychodzą razem ze świeżą cebulką i z świeżą natką, czego ta natka by nie dotyczyła, czy to będzie pietruszka, czy to będzie czosnek niedźwiedzi, czy to będzie oregano, czy to będzie kolendra, czy to będzie bazylia, to po prostu jest kwintesencja dobrego smaku. I teraz powiecie, wszakże te całe grillowanie to ściągnęliśmy od Amerykanów. Błagam was. To Amerykanie ściągnęli od nas piękną, doskonałą kuchnię, która polegała na tym, że piekło się coś na ogniu. I to oni wprowadzili genialny marketing, bo w tym są najlepsi, dlatego też jesteśmy otoczeni ich fast foodami, których nie znoszę, nie polecam i fuj, fast foodom mówię stanowcze nie. I to oni tylko marketingowo zrobili tak zwany sos barbecue, zrobili w ogóle barbecue i to rozprzestrzenili na cały świat, a to my. Karolu, właśnie, my a propos tego. Jak dobrze zrobić pięknego grilla. No, dobrze. A propos tego, Karolu, o czym mówimy, próbujemy się przedrzeć, ale kiedy on mówi o jedzeniu, to zapomina nie sposób o Bożym zatrzymać. W każdym razie polska drużyna olimpijska, czyli olimpiady kulinarne są organizowane takie na świecie, zdobyła, proszę państwa, właśnie mistrzostwo w Stanach Zjednoczonych. Wiesz w czym? W sosie barbecue. No Polacy, tak, wymyślili. Uczymy ich sosu barbecue? Tak, okazało się, to było zaskakujące, no bo właśnie tak, takie jest przekonanie, że to Amerykanie wszystko, co z grillem, robią najlepiej, a to nie. Polska drużyna pod dowództwem Jarosława Uścińskiego pojechała do Stanów i zdobyła właśnie tytuł za sos do barbecue przygotowany na bazie suszonych śliwek, wiesz? Śliwki węgierki nasze, jakoś tam specjalnie przygotowane, przetarte, oczywiście uzupełnione innymi ingrediencjami, takimi jak pomidory, przyprawy i tak dalej. Zdobyły uznanie i ten sos wspaniale wykańczał ten smak pieczonego mięska. To ciekawe, z czego był zrobiony ten medal olimpijski? Ja myślę, że był zjadliwy w ogóle. W sumie tak. Zjadliwe złoto, co by to mogło być, może z szafranu. Często się mówi, że medal z kartofla, to może to był no z kartofla. Tak, albo z szafranu, bo szafran jest tak drogi jak złoto, wiesz, jakiś taki może szafran ulepiony. Proszę państwa, więc a propos tych naszych dokonań kulinarnych, też cieszymy się, że i państwo je mają. I oto prezentujemy te wspaniałe propozycje naszych widzów. Zobaczmy raport od... To też są propozycje na medal. Wow, a w piątek rybka. Bardzo mi się pani Maju to podoba. Ja też bym dzisiaj zjadła rybkę. Pierwsze na powietrzu grillowanie 3 tygodnie. Pani Maju na majówkę idealna. I kiełbaska i chlebek z masłem, słuchajcie, i czosnkiem. Czego więcej trzeba? Tradycyjny taki zestaw grillowy. Pani Dorota, na powietrzu sama przyjemność. Zdrowosmacznie grillowane warzywa. I nie ziemniaczki, tylko sos koperkowy. Ziemniaczki, oj, sos koperkowy dobry. A ty jakbyś miał grillować, to co byś grillował? Jakbyś miał grillować? Karkóweczkę. Jednak, czyli ja jestem czyli Karol, tradycjonalista taki. Zresztą dałem się namówić Karolowi. Karol to nie jest zdecydowanie kuchnia fast food, slow food, tak, ale tego się słucha, na to się patrzy. Szybciutko patrzymy jeszcze raz, szanowni państwo, na Warszawę okiem naszego republikańskiego drona. Który widzi różne tereny zielone. Ciekawa jestem swoją drogą. Czy tam można grillować? Tak, w którym z nich można grillować, gdzie to sprawdzić, na jakiej stronie, czy można tam pójść z grillem pod pachą i sobie siąść pod drzewkiem i zacząć piec kiełbaskę albo rybkę albo coś. Pewnie gdzieś to jest, nie? Taka informacja. Myślę, że tak, ale przypominamy, szanowni państwo, że jeśli nie ma informacji o tym, że w tym miejscu można grillować, to nie grillujemy. Z założenia o tym pani inspektor nam tutaj dzisiaj opowiadała. A na balkonach jestem zaskoczona, że widzisz, że to zależy od wspólnoty, bo myślałam, że jest jakieś surowe prawo ogólne, a surowy tymczasem... zakaz? Tak. Na szczęście nie ma. Na szczęście nie ma. Ciekawe, gdzie Michał Rachoń zwykł grillować, ale gdyby miał grillować dzisiaj, to wiemy, że w Budapeszcie, bo właśnie stamtąd dzisiaj program jedziemy, podobnie jak wczoraj zresztą. A my się z państwem żegnamy tym pięknym widokiem Warszawy. Zapraszamy na jutrzejszy program, jutro specjalne weekendowe wydanie, więc zaczynamy później, ale za to jesteśmy dłużej z państwem, a dzisiaj już pięknego, dobrego dnia państwu życzymy. Do zobaczenia.